Doda po rozstaniu z Pachutem bardzo schudła. Pokazała wideo z prób. Ona jest chudziutka jak niteczka. Doda ma bardzo intensywny czas. Nie dość, że media rozpisują się o jej rozstaniu z Dariuszem Pachutem, to jeszcze jest w trakcie przygotowań do wielkiej trasy koncertowej. Na najnowszym wideo widać, że jest bardzo chudziutka. Jak wygląda? Doda rozstała się z Dariuszem Pachutem. Życie prywatne Dody od lat wzbudza ogromne emocje. Szukała nowego partnera w reality show Doda. 12 kroków do miłości. Uczucie znalazła jednak poza programem. W ubiegłym roku jesienią potwierdziła, że związała się ze sportowcem i podróżnikiem Dariuszem Pachutem. Kilka miesięcy temu w mediach zaczęło huczeć o domniemanym rozstaniu pary. Wszystko przez pewne detale, jakich fani piosenkarki dopatrzyli się na instagramowych profilach obojga. Doda i Dariusz Pachut przestali obserwować się na Instagramie, zniknęły też ich wspólne zdjęcia. Jednak żadne z nich nie zdecydowało się bezpośrednio potwierdzić pogłosek o rozstaniu lub im zaprzeczyć. Doda przyłapana z Dariuszem Pachutem. Media sobie, a życie sobie. Ani Doda, ani Dariusz Pachut nie potwierdzili rozstania. Jednak fani byli świadkami łez piosenkarki podczas urlopu z przyjaciółką, a także tego, że ich ulubienica niknie w oczach. Gwałtowne chudnięcie Rabczewskiej kładli na karb stresu związanego z rozpadem związku i utratą miłości. Tymczasem kilka dni temu paparazzi przyłapali Dodę i Dariusza razem. Działo się to wszystko za kulisami BG Narodowego po koncercie wokalistki. W związku z tym pytanie o rozstanie pary pozostaje w zawieszeniu. Jak bardzo schudła Doda? Doda zawsze mogła się poszczycić bardzo zgrabną sylwetką, ale po tym, jak media zaczęły rozpisywać się o tym, że rozpadł się jej związek, zaczęła niknąć w oczach. Gwiazda bardzo dba o swoją formę, ale teraz jest bardzo szczupła. Szczególnie widać to na nowym nagraniu, na którym Doda trenuje choreografię przed koncertami. Ubrana w czarny trykot, bez makijażu, wokalistka wygląda jak dziewczynka, a nie jak dorosła kobieta.